Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie ostatni raz. Ja wiem, że już czekacie nie na mnie, tylko na coś innego, ale taki mamy plan, więc się trzymać trzeba. Moi drodzy, postaram się niezbyt długo, bo pora już jest późna. Natomiast chciałbym na koniec podzielić się z Wami już czymś innym. Nie będę mówił o okultyzmie, natomiast będę mówił o tym, że każdy z nas, jeżeli w jakiś sposób związał się ze złem, odczuwa działanie złego ducha, cierpi w swoim życiu, czy oczekuje na uzdrowienie, to może to uwolnienie, uzdrowienie uzyskać. I chciałbym się podzielić z Wami kilkunastoma takimi doświadczeniami ze swojej posługi. W czerwcu tego roku, akurat w święto Chrystusa, Najwyższego Kapłana, przyjechała osoba kolejny raz już na spotkanie, na modlitwę. Osoba, która od 3 lat walczyła o uwolnienie, osoba opętana. I w święto właśnie Chrystusa, Najwyższego Kapłana, ta osoba została uwolniona. Ta osoba została uwolniona, czyli miesiąc temu. I wiele razy przy poprzednich spotkaniach, kiedy demony się manifestowały, kiedy to opętanie było tak bardzo wyraźne, widoczne, demony mówiły: nic nie zrobisz. Jeżeli cokolwiek zrobisz, pomożesz zniszczyć. Ona jest moja, ona zawsze będzie moja. I 8 czerwca, święto Chrystusa, Najwyższego Kapłana, ta osoba została uwolniona. Dlaczego Wam to mówię? Po to, żeby pokazać, że nie ma takiego złego ducha, z którym Chrystus by sobie nie poradził. I myślę, że też warto powiedzieć, jak to uwolnienie wyglądało, bo często się osoby zastanawiają, jak to się dzieje, jak to wygląda. U każdego jest inaczej, czasami jest to niewidoczne. A w tym przypadku, moi drodzy, wyglądało to tak bardzo, taki bardzo spektakularny sposób. Ta osoba, leżąc na posadzce, mając konwulsję, atak, kiedy demon się jeszcze manifestował, zaczęła jakby pełznąć w stronę krzyża, wielkiego krzyża, który jest tam w kaplicy, w Pińczowie, w tym szpitalu duchowym. Próbowałem tą osobę przytrzymać, żeby nie zrobił jakichś zniszczeń, nie zniszczyła tego krzyża. I w pewnym momencie demon przez tą osobę mówi: on każe tam iść. Została puszczona, ona podpełzła pod ten krzyż na plecach, zwinęła się w kłębek, zaczęła płakać jak niemowlę i demony odeszły. I moi drodzy, mówię to po to, żebyście mieli świadomość, że każde zło ma swój koniec. Każde zło ma swój koniec i nie ma zła, które jest wieczne. Wieczny jest tylko Bóg. Więc chciałbym, żeby szczególnie te osoby, które doznają jakichś dręczeń, które cierpią, których jest tak wiele, z wieloma z Was miałem okazję się spotkać, żebyście mieli tą świadomość, wiarę właśnie w to, że każde zło musi się skończyć. I teraz, żeby dojść do takiego końca, ojciec dzisiaj mówił wiele na ten temat, staram się już tego nie powtarzać, natomiast żeby dojść do tego końca właśnie, żeby pozbyć się zła, przede wszystkim musimy żyć blisko Boga, czyli pierwszym podstawowym krokiem do uwolnienia jest wiara, jest nawrócenie i wiara. Nie ma specjalnych modlitw, nie ma mocniejszych charyzmatyków czy egzorcystów. Najmocniejszy jest tylko i wyłącznie Jezus. I teraz już wielokrotnie słyszeliście to przez cały ten tydzień, że wiara jest podstawą uzdrowienia, wiara jest podstawą uwolnienia. Człowiek, który zaufa Bogu, możemy powiedzieć, pozwala Bogu działać w jego życiu. Pamiętacie, jak mówiłem Wam, ci, którzy byli w ubiegłym tygodniu, to doświadczenie z dziewczyną, która w trakcie egzorcyzmów, kiedy demony zaczęły krzyczeć, że Nazarejczyk przychodzi. I ona poczuła obecność Jezusa przy sobie, ta opętana osoba. Jak demony nagle ucichły, jak ona opowiadała, mówiła, jak czuła, jak Jezus podchodzi do niej z taką niesamowitą delikatnością, czułością. O, to jest właśnie dowód tej miłości Boga do człowieka, ale zarazem tego szanowania wolności człowieka. Jezus nie zrobi nic wbrew naszej woli, a wyrazem naszej woli jest właśnie nasza wiara. Nasza wiara, która pozwala Jezusowi działać. Może brzmi to bardzo dziwnie, że my Bogu mamy pozwolić na cokolwiek, ale rzeczywiście wiara jest właśnie czymś, co sprawia, że Bóg może w naszym życiu działać. Bóg nie zrobi niczego wbrew naszej woli. Jeżeli człowiek nie chce pozbyć się zła, Pan Bóg będzie czekał. On się od nas nie odsunie, ale On będzie czekał. Więc żeby doświadczyć uzdrowienia, choćby w ciągu dzisiejszej modlitwy, doświadczyć uwolnienia, my musimy Bogu dać prawo do działania. I proces uwolnienia to nie jest proces, w którym
znajdziemy lepszą osobę, silniejszą osobę, lepszą modlitwę, bardziej skuteczną modlitwę. Nie ma takiej modlitwy skutecznej. Skuteczna jest tylko wiara. Wiara, czyli coś, co powoduje, że Bóg zaczyna działać w naszym życiu, że my pozwalamy Bogu działać. Modlitwa jest czymś, co otwiera nas na Boga. Dlaczego modlitwa jest tak bardzo ważna? Dlatego, moi drodzy, że modlitwa powoduje, że wytwarza się przestrzeń między Bogiem a człowiekiem. Człowiek, który się modli, otwiera drzwi dla Boga. Bóg wtedy wchodzi w nasze życie. Modlitwa połączona z pokorą, z zaufaniem do Boga i wytrwała modlitwa. Czy warunki skutecznej modlitwy? Czy warunki skutecznej modlitwy, które podaje święty Liguori? To jest właśnie pokora, ufność Bogu i wytrwałość w modlitwie. Słyszymy, czytamy w Słowie Bożym, Bóg sprzeciwia się pysznym. Jeżeli człowiek, który jest pyszny, któremu brak pokory, zwraca się, zanosi swoje modlitwy, ta modlitwa według Słowa Bożego nie jest wysłuchiwana. Bóg się sprzeciwia takiemu człowiekowi. Człowiekowi, któremu brak pokory. Ufność Bogu, czyli zaufanie w to, że Bóg jest w naszym życiu, że On jest przy nas, że Pan Jezus pragnie naszego uzdrowienia. Ale przede wszystkim pragnie dawać nam dary duchowe. W pierwszej kolejności wiarę, miłość do drugiego człowieka, do Boga, pokorę. Jeżeli modlimy się o te dary, to za nimi automatycznie dostaniemy wszystkie te inne, które nam są potrzebne, również te ziemskie, o które prosimy. Często niestety jest tak, że my pragniemy tych darów czysto ludzkich, ziemskich, nie interesują nas dary duchowe. I wtedy jest utrudniony ten kontakt z Panem Bogiem. Dlatego, że Pan Bóg chce nam dawać przede wszystkim to, co prowadzi nas do uświęcenia, czyli do zbawienia, do świętości. Każdy z nas ma zostać świętym. Każdy z nas ma być zbawiony, powinien być. I tego pragnie Bóg. Bóg przede wszystkim pragnie widzieć każdego z nas, którzy tu jesteśmy, u siebie w niebie. I jeżeli ktoś doświadcza choroby, jakiegoś utrapienia, zniewolenia, również ma prawo i powinien prosić. Dlatego, że Pan Bóg również nie pragnie naszego cierpienia. Pragnie nam dawać zdrowie, pragnie, abyśmy byli szczęśliwi. Ale pamiętajmy, że w pierwszej kolejności pragnie dawać te dary duchowe. I wytrwałość w modlitwie. Wytrwałość, która potwierdza właśnie naszą pokorę i potwierdza nasze zaufanie do Boga. Jeżeli modlimy się wytrwale, Pan Bóg też takie osoby wysłuchuje. Mówiliśmy, pamiętacie, w drugim bodajże dniu albo w pierwszym o przebaczeniu. Drugi taki warunek w przypadku uzyskania uzdrowienia czy uwolnienia, czyli warunek tego, aby nasza modlitwa była dobra, aby była miła Bogu. Przebaczenie, czyli człowiek, który zwraca się do Boga, mając w sercu nienawiść do drugiej osoby, do swojego brata, do choćby jednego, jest całkowicie zamknięty na łaskę Bożą. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wam już tu mówiłem, każdy z nas jest stworzony przez Boga. Każdy z nas jest w dosłownym tego słowa znaczeniu dzieckiem Boga. Więc Pan Bóg pragnie zbawienia każdego z nas. Nawet tego, który nas krzywdzi, który nam wyrządził wielkie krzywdy w życiu. Pan Bóg również pragnie, żeby ten człowiek był zbawiony. Jeżeli my tego nie pragniemy, jeżeli odbieramy temu człowiekowi prawo do zbawienia, to można powiedzieć, podejmujemy współpracę z diabłem, bo diabeł pragnie tego samego, czyli pragnie potępienia tego człowieka. Nie chodzi o usprawiedliwienie zła, które nam wyrządził ten człowiek, ale chodzi o to, aby nasze pragnienie było zgodne z pragnieniem Boga. Wtedy stajemy się przyjaciółmi Boga i wtedy Bóg odpowiada na nasze prośby, na nasze modlitwy. Wtedy możemy uzyskać uzdrowienie, możemy uzyskać uwolnienie, czyli miłość. To, o czym mówił dzisiaj ojciec na konferencji, na homilii, na mszy świętej. Miłość jest czymś, do czego złe duchy nie mają dostępu. One się najbardziej boją właśnie miłości. Dlaczego? Dlatego, że miłością jest Bóg. Bóg jest miłością. I teraz jeżeli my do drugiego człowieka podchodzimy z miłością, my nawet nie musimy się przy takiej osobie modlić. Miłość powoduje, że ten człowiek zostaje uwalniany. Pewna osoba kiedyś, modląc się przy Najświętszym Sakramentem, osoba, która pomagała osobie czy osobom, właśnie też zniewolonym czy opętanym, otrzymała takie słowo od Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział tak: ty tylko tego człowieka kochaj. Tylko go kochaj. Miłością uwolnisz go.
od wszelkich złych duchów. Tylko pamiętaj, że to ja będę działał, czyli Jezus. A ty masz tego człowieka tylko kochać. Dawaj mu miłość, taką miłość, jaką ja daję wam. I ta miłość spowoduje, że wszelkie złe duchy odejdą. Ja już to resztę załatwię za ciebie. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek, który doznaje miłości, on całkowicie się zmienia. On wtedy pragnie otrzymywać łaski, on pragnie być wolny, on pragnie być zdrowy. Człowiek, który jest niekochany, nie doznaje miłości, tak naprawdę nie pragnie żyć, bo on nie widzi potrzeby, nie widzi sensu życia. Jeżeli przebaczymy, jeżeli przynajmniej mamy to pragnienie przebaczenia w sercu, musimy się zła wyrzec. Jest to kolejny krok do uwolnienia. Jeżeli nie wyrzekniemy się zła, tego, co w naszym życiu było złe, nie wyrzucimy tego, co jest złe, nie zerwiemy złych relacji, te, które nas wprowadzają w zło, nasza modlitwa o uwolnienie czy uzdrowienie też nie będzie skuteczna, bo my dajemy wtedy demonom sygnał, że my chcemy mimo wszystko z nimi zatrzymać jakieś relacje. Dlatego odpust zupełny, choćby nawet jeżeli chcielibyście dziś uzyskać odpust zupełny za uczestnictwo w tych rekolekcjach, coś, co ma niesamowitą wartość. Żeby uzyskać odpust zupełny, należy spełnić kilka warunków, ale jednym z nich i bardzo ważnym jest właśnie wyrzeczenie się przywiązania do jakiegokolwiek zła, do najmniejszego grzechu. Dlaczego tak się dzieje? Przypomnijcie sobie słowa Jezusa, który powiedział o szatanie. Powiedział, nie ma on nic swojego we mnie. Nie ma on nic swojego we mnie, czyli diabeł nie miał punktu zaczepienia w Jezusie. Nie miał żadnej władzy najmniejszej nad Jezusem, bo nie było nic diabelskiego w Jezusie. Nie miał złych przyzwyczajeń, nie miał nałogów, nie miał żadnego zła w sobie, nie miał żadnego przywiązania do grzechu. I teraz człowiek, który wyrzeknie się tego przywiązania do grzechu, nawet tego najmniejszego, staje się wolny. Dlaczego? Diabeł nie ma dostępu do tego człowieka. I dlatego to jest warunek taki bardzo ważny, szczególny, do uzyskania odpustu zupełnego. Jeżeli my pozbędziemy się przywiązania do najmniejszego grzechu, uzyskujemy odpust zupełny. Zło traci nad nami całkowitą władzę. Ojciec tu mówił o stanięciu w autorytecie Jezusa, że w imię Jezusa mamy prawo wyrzucać złe duchy. Słyszeliśmy dzisiaj zresztą w Ewangelii, jak Jezus zwracał się do apostołów, żeby wyrzucali złe duchy. To była Ewangelia Mateusza. W Ewangelii świętego Marka w rozdziale 18 czy 16 czytamy więcej. Chrystus mówi do wszystkich już wierzących, czyli do każdego z was. Mówi, że tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Wszyscy, którzy uwierzą. Mało tego, mówi więcej. Na chorych będą kłaść ręce i ci odzyskają zdrowie. Pan Jezus nie mówi, ci, którzy wierzą, mają się modlić o uwolnienie. Pan Jezus mówi, ci, którzy wierzą, mają wyrzucać złe duchy, mają się im sprzeciwiać w moim imieniu, czyli w autorytecie Jezusa. Na chorych mają kłaść ręce, oni odzyskają zdrowie. Czyli Chrystus daje wszystkim wierzącym potężną władzę. Odchodząc do nieba, zostawia wszystkim tym, którzy wierzą w Niego, którzy żyją Jego Ewangelią, którzy przebaczają, którzy nie żyją nienawiścią. Daje władzę wypędzania złych duchów i uzdrawiania. I to my jako wierzący powinniśmy sobie wziąć bardzo do serca. Tylko nie zaczynać od tyłu, od położenia ręki, od wyrzucania złych duchów, tylko zacząć od początku, od nawrócenia, od przebaczenia, od zerwania ze złem. I wtedy możesz powiedzieć, jestem tym, który wierzy. I w imię Jezusa nakazuję duchowi choroby, duchowi nienawiści, duchowi lęku, duchowi myśli samobójczych, aby ode mnie odszedł, aby odszedł od mojego dziecka, od mojego współmałżonka. Mamy takie wielkie prawo i ono naprawdę działa. Demon, gdybyście mieli możliwość usłyszeć, raz by wam powiedział, ty nie możesz nic, nie masz władzy. Wystarczy wtedy tylko mu powiedzieć, przytoczyć, zacytować te słowa z Ewangelii. Pan Jezus powiedział, że tym, którzy uwierzą, te znaki będą towarzyszyć. On wtedy milknie. Demon sprawdza, czy my mamy wiarę i czy my wierzymy w to, co robimy. Moi drodzy, i jeżeli uzyskamy uzdrowienie, uzyskamy uwolnienie, nie możemy na tym zaprzestać. Ono szybko minie. Uzdrowienie, zdrowie szybko ucieknie, uwolnienie szybko się skończy. I tak słyszeliście, duchy też szybko wracają. To nie jest cel. Uzdrowienie, uwolnienie nie jest celem dla wierzącego. Celem dla wierzącego jest niebo, jest zbawienie. Więc
my do tego musimy dążyć. Uzdrowienie, uwolnienie ma nam w tym pomagać, żeby się zbliżać do Jezusa. I takie Kościół, Chrystus daje nam potężne środki, żeby trwać przy Nim. Żeby trwać właśnie w zdrowiu, żeby trwać w uwolnieniu, w wolności. Przede wszystkim podstawowe środki to co? To sakramenty. Nie ma większych darów w Kościele niż sakramenty, niż sakrament spowiedzi, niż sakrament Eucharystii. Mówię wam o Eucharystii, jaka jest wartość Eucharystii. Jak demony w przypadku osób opętanych przez te osoby pokazują, jak bardzo boją się Jezusa, ale pokazują, jak bardzo Jezus jest obecny w Eucharystii, jak wielokrotnie widziałem, jak musiały oddawać pokłon przed Najświętszym Sakramentem. I często po tym odchodziły. Sakrament spowiedzi, gdzie nie jeden raz widziałem, że osoba opętana, czy bardzo dręczona, po sakramencie spowiedzi została uwalniana. Całkowicie. Sakrament spowiedzi jest, można powiedzieć, pierwszym podstawowym egzorcyzmem. Dlaczego? Bo tam spotykamy Jezusa. A Jezus jest właśnie tym najwyższym kapłanem, czyli możemy powiedzieć śmiało pierwszym, najważniejszym egzorcystą. Słowo Boże, z którym mamy do czynienia na co dzień, z którym możemy się spotykać codziennie nawet w domu, czytając Słowo Boże. I tu znowu mógłbym wam przytaczać przykłady, jak korzystając ze Słowa Bożego w przypadku osób dręczonych, jakie wtedy widzimy reakcje. Jak demony bardzo nienawidzą Słowa Bożego, jak bardzo się go boją. I wiele innych znaków, znak krzyża. Moi drodzy, gest, który wykonujemy wszyscy, no chyba codziennie. Jeżeli byśmy zastanowili się nad tym, jak wykonujemy znak krzyża, ten gest, który wykonujemy na sobie, znak krzyża, jeżeli byśmy zobaczyli w świecie duchowym, jaką on ma potężną moc, to byście ten znak krzyża wykonywali co najmniej, to byśmy ten znak krzyża wykonywali co najmniej 3 razy wolniej i dokładniej. I znowu ja się odwołuję do tej mojej posługi, gdzie ten świat duchowy, który się boi Boga, pokazuje wartość właśnie tych znaków, tych symboli. Kiedy nad osobą opętaną próbuje się zrobić znak krzyża, czy zrobić jej znak krzyża na czole, demony po prostu łapią za rękę, wyrywają tą rękę, żeby nie dotknąć czasem głowy tej osoby, żeby nie zrobić jej znaku krzyża na czole. Robią wszystko, żeby od tego człowieka odsunąć. Święta Justyna była taka święta, która zresztą jest teraz patronką ludzi dręczonych przez złe duchy. Ona była osobą świecką. Ona wyrzucała złe duchy w bardzo prosty sposób. Przyprowadzano do niej opętanych. Ona nad tymi ludźmi robiła tylko znak krzyża. Wykonywała tylko znak krzyża i demony uciekały. Taką wartość ma ten znak. Często przy osobach opętanych, kiedy dochodzi do manifestacji, to osoby wykonują inne znaki swoimi dłońmi. Może nie te osoby, demony, jeżeli posługują się tymi osobami. Znacie na pewno taki gest wielu z was, szczególnie młode osoby, bardzo powszechny, popularny na różnych koncertach, tak zwana głowa kozła, który pokazuje się palcami. Nie będę tu pokazywał w kościele tego gestu. 2 palce wskazujący i ten mały do góry, głowa kozła. Na większości egzorcyzmów, na większości modlitw, gdzie dochodzi do manifestacji złego ducha, ręce, dłonie tych osób są tak zaciśnięte w taki sposób. Tak demony ujawniają swoją obecność, a młodzi ludzie w ten sposób się bawią. Pokazują to samo, co demony na egzorcyzmach. Ale dlaczego o tym mówię? Żeby ten gest tej głowy kozła w czasie modlitwy o uwolnienie egzorcyzmu, żeby on zniknął z tej dłoni, wystarczy na tej ręce tej osoby zrobić 1 albo 2 razy znak krzyża kciukiem. Ręka się momentalnie rozluźnia. Demon musi puścić. Taką wartość ma znak krzyża, który możecie sami wykonywać na sobie, na dzieciach. Możecie dzieci swoje błogosławić. Taką potężną moc ma błogosławieństwo, szczególnie połączone z tym znakiem, którego demony się boją, bo przecież krzyż jest znakiem, który pokonał szatana. Znak krzyża przypomina im właśnie ich porażkę. Moi drodzy, kolejna rzecz, którą daje nam Kościół, sakramentalia. Dziś będą chyba jeszcze święcone, prawda? Nie wiem, czy już były, czy będą. Woda, olej, sól. Może będą. Jeżeli były, to były. Jeżeli nie były, to będą. Ale dlaczego o nich mówię? Wiele osób się posługuje sakramentaliami, wodą, olejem, solą. Sakramentalia to również krzyż, to również medalik. Będą medaliki. Moi drodzy, to są sakramentalia. I używanie sakramentaliów ma wielkie znaczenie i bardzo dużą moc w połączeniu z wiarą. Tak mówi katechizm.
one mają moc i znaczenie, jeżeli używamy tych sakramentaliów w połączeniu z wiarą. I dawam taki przykład swojej niewiary, który mnie nauczył, że trzeba używać je z wiarą, a nie w sposób magiczny. Człowiek się często zapomina i mamy taki problem, że my się często zapominamy i traktujemy te rzeczy właśnie w sposób taki bardzo machinalny i nie zastanawiamy się nad wartością tych sakramentaliów, choćby nawet czy modlitwy. Byłem kiedyś u osoby opętanej, miała atak. Ta osoba, ten atak był bardzo długo. Wyciągnąłem olej egzorcyzmowany, chciałem jej zrobić znak krzyża na czole, tym olejem egzorcyzmowanym. Zrobiłem znak krzyża. Zazwyczaj w takich sytuacjach, jak się używa sakramentaliów przy osobach opętanych, to są reakcje takie bardzo gwałtowne. To są krzyki, wrzaski, rzucanie tą osobą. A tutaj zrobiłem znak krzyża, a demon odzywa się do mnie i mówi, jesteś taki śmieszny. Mówi, to nic nie pomoże. Ja grzecznie schowałem ten olej do kieszeni. Pokornie, skoro nie pomaga i tyle. Później rozmawiam z egzorcystą, pytałem ojca Józefa, wszyscy mówią, no być może jakiś mocny demon. Ale później ojciec Józef, rozmawiamy dalej, mówi, wiesz co, tylko zwróć uwagę, żeby to było używane z wiarą. Może tu jest problem. I przy następnym spotkaniu z tą samą osobą zapomniałem o tej rozmowie. I znowu była podobna, identyczna sytuacja. Znowu robię znak krzyża tym olejem egzorcyzmowanym na czole i demon dokładnie tak samo mówi, jesteś śmieszny, myślisz, że to coś pomoże. I wtedy sobie przypomniałem tą rozmowę naszą. Wziąłem ten olej jeszcze raz i mówię, Panie Boże, ja wierzę, że to błogosławieństwo, ta modlitwa nałożona na ten olej zawiera Twoją moc i proszę Cię, żebyś to potwierdził teraz swoimi znakami. I zrobiłem znak krzyża tej osobie na czole, nic się nie wydarzyło. Ale ona się po prostu obudziła. Czyli skończyła się manifestacja. I to pokazuje właśnie, jak bardzo potrzebna jest wiara we wszystkim, co robimy. I wykonujemy znak krzyża ze świadomością, że jest to znak krzyża Chrystusowego. Znak, który ma tak potężną moc, który pokonuje złe duchy. Jeżeli z taką wiarą wykonasz znak krzyża na sobie, jeżeli odczuwasz dręczenie, nagle wpadasz w lęki i zrobisz z wiarą znak krzyża, to te lęki ci ustąpią. I to mogę Wam zagwarantować. Moi drodzy, mamy świętych, którzy nas chronią, którzy nam pomagają. Święty Ojciec Pio, wielu różnych świętych. Kiedyś znowu, tak się odwołuję, cały czas do tej posługi, do tych osób opętanych, wybaczcie, ale to jest też dobre świadectwo, dlatego że można w tej posłudze zobaczyć wiele rzeczy, których na co dzień nie widzimy. Kiedyś przy manifestacji złego ducha demon mówi, gdyby ten starzec nie siedział przy niej, ja bym do niej przychodził co noc. Osoba, która miała ma niesamowite nabożeństwo właśnie do ojca Pio. Demon daje świadectwo, że ten starzec nie pozwala mu się zbliżyć, czyli święty ojciec Pio. I tych świętych jest wielu innych, którzy mogą nam pomagać. Moi drodzy, Kościół nam daje takie osoby jak kapłanów, jak biskupów. I tu znowu taki, no może nie wiem, czy apel, ale chciałbym Wam też zwrócić uwagę. Są to osoby, które mają też bardzo wielką władzę w Kościele. Kapłani przez święcenia mają wielką władzę, z której naprawdę mogliby korzystać, żeby pomagać ludziom szczególnie dręczonym przez złe duchy. I demony tą władzę muszą respektować, ale patrzą na wiarę. Czy ten, który stosuje tą władzę, wierzy w tą władzę, którą ma. Biskup, który jest pierwszym egzorcystą w diecezji, ma niesamowitą władzę. I tu znowu miałem kilka razy okazję zobaczyć, co się dzieje u osoby opętanej, kiedy ma dojść do spotkania z biskupem, czy kiedy jedzie w miejsce, gdzie jest biskup. Demon całą drogę krzyczy, on tam jest, bo jest tam biskup. Jedna osoba opętana była koło Krakowa w sanktuarium na modlitwie, akurat na mszy świętej, którą prowadził biskup. Siedziała gdzieś daleko z tyłu kościoła, dużego kościoła, jakoś trwała na tej mszy świętej. Ale w momencie, kiedy biskup wstał i nałożono mu mitrę na głowę, tą czapę biskupa, zaczął się atak. Demon już tego nie wytrzymał. Symbol jego władzy. I teraz biskupi mają potężną władzę. Powinniśmy o tym pamiętać. Niech oni też z tego korzystają. Mają władzę, którą świat duchowy respektuje. I warto o tym pamiętać, warto też się do nich zwracać po pomoc. I moi drodzy, i na koniec już, ale nie mogę tego pominąć, do tego zmierzałem przez całe te rekolekcje. Tak się akurat dobrze składa, że to z dzisiaj. Mówi, Kościół, Pan Bóg daje nam też szczególny jakby prezent, szczególny dar właśnie w tej walce ze złem.
kogoś takiego szczególnego, kim jest Matka Boża. Może tu było mało mówione na jej temat, o niej był codziennie różaniec. Natomiast chciałem wam powiedzieć, podzielić się tym, że w tej mojej posłudze naprawdę doświadczam szczególnej obecności Matki Bożej, szczególnej jej pomocy. Wielokrotnie przy osobach opętanych modląc się, demony dziesiątki razy mówią, gdyby nie ona, ja bym cię zniszczył. Gdyby nie ona, ja bym tą osobę opętaną, bym ją wykończył. I to wielokrotnie to słyszymy. Kiedyś osoba opętana miała atak, była przy niej jej mama, jej siostra bodajże. I był to bardzo ciężki atak. I w pewnym momencie demon przez tą osobę z takim przeraźliwą złością, nienawiścią, ale musiał powiedzieć, bo on powiedział, że ona tu jest. Ona tu jest i kazała powiedzieć do tej osoby opętanej, posługując się jej głosem, jej ustami. Ona tu jest i kazała ci powiedzieć, że cię bardzo kocha i dotyka wszystkich, którzy tutaj są. 3 razy musiał to powiedzieć. I po 3 razie odszedł. I takich przykładów, mówię, są po prostu dziesiątki. Kiedyś jechałem z osobą opętaną do sanktuarium w Tuchowie, to jest koło Tarnowa, pewnie z wielu osób z tamtych okolic, ja też. I sanktuarium Matki Bożej, takie szczególne miejsce również dla mnie. Polecam, jak ktoś będzie w Polsce, jechać do Tuchowa, naprawdę. Jechałem z tą osobą. Było w miarę dobrze, odmawialiśmy różaniec. W okolicach Tarnowa zaczęło się dziać źle. Zaczęło tą osobą cząść, spuściła głowę już w kolana, już nie odmawiała tego różańca. I wyobraźcie sobie, ta osoba nie widziała, miała głowę spuszczoną w dół. W momencie, kiedy minęliśmy tablicę z napisem Tuchów, no, wypadało to po prostu nagrać. W momencie, kiedy minęliśmy na tablicę z napisem Tuchów, ta osoba po prostu wróciła do żywych, podniosła się. Wjechaliśmy na ziemię Matki Bożej i demon w tym momencie stracił władzę. Po prostu musiał puścić. Wiele takich, mógłbym wam przykładów podawać. Dlaczego tak się dzieje? I już kończę. Moi drodzy, dlatego, że jak pisze właśnie święty Liguori. Święty Liguori mówi, że Pan Jezusowi szczególnie zależy na tym, żebyśmy czcili Maryję. I Pan Jezus w sposób szczególny właśnie jakby ją posyła, żeby przez jej wstawiennictwo, przez jej ręce otrzymywać łaski. Dlaczego? Dlatego, że On jest jej synem. On jest jej synem i Jemu zależy, żebyśmy ją czcili, bo jest Jego matką, On ją kocha. I wie, że jeżeli będziemy otrzymywali łaski, te, o które prosimy przez jej wstawiennictwo, będziemy jej po prostu wdzięczni. Takie, można powiedzieć, ludzkie myślenie, bardzo proste, bardzo logiczne. I często dzieje się tak, że właśnie osoby, które można było powiedzieć, jakby nie zasługują na otrzymanie łaski, w naszym mniemaniu nie zasługują, które się nawet nie potrafią modlić, które nie zawsze żyją w dobry sposób, otrzymują te łaski, gdy modlą się przez stawiennictwo Matki Najświętszej. Dlatego, że ona, można powiedzieć, tą naszą modlitwę wygładza. I ona ją zanosi do Boga, a Bóg jej nie odmówi ze względu właśnie na jej pokorę i ze względu na miłość do niej, miłość Jezusa. I chciałbym, moi drodzy, na koniec, już teraz naprawdę kończę, żebyśmy podziękowali Matce Bożej właśnie za to, co robi. Ja osobiście w własnym imieniu, ale myślę, że każdy z was też, nawet jak nie ma świadomości tego, jak dużo ona w jego życiu zrobiła. I mam prośbę do zespołu. Przygotowali taką piosenkę, której nie znali, także też wyrazy uznania dla nich, że się przygotowali. Piękną piosenkę, której właśnie chciałbym, żebyśmy podziękowali Matce Bożej za to, co robi dla każdego z nas, za to, jak bardzo pomaga nam w tej naszej posłudze. A ja wam serdecznie dziękuję za wytrzymałość i wytrwałość do mnie. Zostawiłeś ziarno, które
moja, za światłość Twą. Dzięki, Matko moja. Dzięki Ci, Maryjo, za miłość Twą. Dzięki, Matko moja, za światłość Twą. Dzięki, Matko moja. Piękna świata królowo, dziewico najpokorniejsza, przybytku Ducha Świętego, wskaż mi drogę do nieba. Tyś jest dobrocią samą, Panno nad Pannami, w swej miłości Matczynej. Proszę, módl się za nami. Dzięki Ci, Maryjo, za miłość Twą. Dzięki, Matko moja, za światłość Twą. Dzięki, Matko moja. Dzięki Ci, Maryjo, za miłość Twą. Dzięki, Matko moja, za światłość Twą. Dzięki, Matko moja. Dzięki Ci, Maryjo, za miłość Twą. Dzięki, Matko moja, za światłość Twą. Dzięki, Matko moja. Dzięki Ci, Maryjo, za miłość Twą. Dzięki, Matko moja, za światłość Twą. Dzięki, Matko moja.